Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o przyczynie wszystkich, niemalże wszystkich, a może i nawet wszystkich nieszczęść, niepowodzeń, problemów w Twoim życiu. Tak, jest jedna przyczyna, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Jest to nawet, powiedziałbym, jedna osoba. Chrześcijanie powiedzą pewnie szatan, hinduiści karma Zakichana. Otóż nie. Chyba wiesz, o kim mówię. To jest osoba, którą bardzo dobrze znasz. Tak, to jesteś ty. Ty jesteś przyczyną swoich nieszczęść, niepowodzeń, problemów, a nawet tragedii w swoim życiu. Ale na szczęście możesz to zmienić. Możesz stać się przyczyną swojej radości, powodzeń, osiągnięć. Możesz stać się przyczyną, twoje działania mogą stać się zalążkiem nowego, szczęśliwego, wspaniałego życia. Można by o tym napisać oczywiście 10-tomowe dzieło. Ja postaram się te sposoby, te metody włożyć Ci w miarę krótko, jasno, wyraźnie i konkretnie powiem Ci, co masz robić, żeby z tej przyczyny swoich nieszczęść stać się przyczyną swojego szczęścia. Pierwsza sprawa. Oczywiście nic nie musisz. Jeżeli chcesz się zmienić, chcesz zmienić swoje życie, dobrze by było, żeby zdecydować się, czego tak naprawdę chcesz. Twoja podświadomość, twój wielki sprzymierzeniec w realizacji celów chce Ci pomóc, tylko musi wiedzieć, w czym ma Ci pomóc, jak to zrobić. Jeżeli, zauważ, tak jestem bardzo często, że nasze myśli, nasze pragnienia są rozstrzelone, rozbiegane, czasami niemalże sprzeczne. Jak Twoja podświadomość ma Ci pomóc zrealizować cel, który jest niejasny? To tak, jakby wsiąść do taksówki i powiedzieć taksówkarzowi, jedziemy na Pragę. Albo nie, jedziemy na 17 stycznia. Nie, wie pan co, jedziemy do Wołomina. Po 5 minutach jazdy mówisz, nie, zawracamy, jedziemy do Żerardowa. Przecież taki kierowca taksówki wysadzi cię po środku drogi, nie chce twoich pieniędzy, nie chce tego zarobku, wścieknie się. A poza tym zupełnie nie wie, gdzie ma cię dowieźć. Tak samo twoja podświadomość, jeżeli twoje dążenia, marzenia, życzenia są ze sobą sprzeczne, niespójne, nie będzie wiedziała, jak ci pomóc. Jeżeli nie wiesz, co chcesz osiągnąć, nie możesz tego osiągnąć. W głębi duszy zastanów się, czego naprawdę chcesz, co jest naprawdę twoim celem, co jest naprawdę twoim dążeniem i do tego dąż. Wtedy będzie dużo łatwiej. Wtedy się uda. Kolejna sprawa przy tych dążeniach. Dyscyplina. Mówiłem Ci niedawno o dyscyplinie. Dyscyplina i konsekwencja. To jest niezbędne. Jeżeli coś chcesz osiągnąć, musisz tego chcieć dłużej niż przez 5 minut. To dążenie musi być tak silne, żeby poświęcić temu dużo czasu, uwagi i wysiłku. Nic nie przychodzi bez wysiłku. Nic nie przychodzi bez pracy. Takie jest prawo. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, do czegoś dojść, musisz nad tym pracować. Jeżeli zarzucisz działanie po kilku minutach, to nie dziw się, że ci nie wychodzi. Jeżeli wszystkie działania zarzucasz, zanim dojdziesz do celu, to nie dziw się, że nic ci nie wychodzi. Dyscyplina i konsekwencja w działaniu. To jest podstawa. Kolejna sprawa, twoje nastawienie psychiczne. Nie mówię tu o potędze pozytywnego myślenia, to jest pewnie wam wszystkim dobrze znane. Nie będę się powtarzał, nie będę powtarzał tego wszystkiego, co w książkach napisano. Chodzi o coś innego. Sposób myślenia, tu znowu odwołam się do twojej podświadomości. Jeżeli zazdrościsz ludziom, którzy są bogaci, nie będziesz bogaty. Jeżeli zazdrościsz, nie lubisz ludzi, którzy awansują, nie będziesz awansować. Twoja podświadomość odbiera to w ten sposób. Jeżeli
ciągle myślisz, a nawet mówisz, co jest dużo silniejsze, powtarzasz. Ten się dorobił, pewnie jest złodziej, łachudra albo naciągacz. Twoja podświadomość odbiera to w ten sposób. Tak, bogaci ludzie to złodzieje, łachudry i naciągacze. Nie, nie, my nie jesteśmy tacy. Nie dam ci tego bogactwa. To, co mówią chrześcijanie, tacy prawdziwi chrześcijanie, jest pełną prawdą. Trzeba błogosławić swoich wrogów, trzeba dobrze życzyć wszystkim dookoła. Wtedy twoje życie też się ułoży dobrze i jest to pogląd nie tylko chrześcijański, jeżeli w innych systemach filozoficznych, w innych religiach pokopiesz, również tam takie zalecenia znajdziesz. Podam ci przykład. Kiedyś już o tym mówiłem, pewnie nie pamiętasz, poza tym są nowi widzowie, tego przykładu nie znają, ale jest to przykład doskonale ilustrujący to, o czym mówię. Córka mojej znajomej w szkole była niemalże prześladowana przez nauczycielkę. Nauczycielka jej nie lubiła, wszystko co zrobiła było źle, niedobrze. No, totalne załamanie. Cóż zrobiła ta znajoma? Poszła, zrobiła awanturę? Nie, to byłoby jeszcze gorzej. Zaczęła błogosławić tej nauczycielce. Posyłać jej mentalnie szczęście, radość, spokój, harmonię. Tylko też zaznaczam, nie robiła tego przez 3 minuty. Ale wystarczyło kilka dni. Po kilku dniach stosunek tej nauczycielki do dziecka zaczął się zmieniać. Zaczęła się do niej uśmiechać, zaczęła wgłębiać się w to, co mówi, przyznawać rację dziecku. Po kilku tygodniach ta dziewczynka stała się ulubioną uczennicą tej nauczycielki. Także opłaca się ludziom dobrze życzyć, opłaca się tłumaczyć wszystko na dobre, opłaca się pozbyć się z siebie złości, wściekłości i frustracji. Ta złość, wściekłość i frustracja wraca do ciebie i szkodzi tobie. Często myślisz sobie, oj, wszyscy dookoła to idioci, durnie, a niech ich wszystkich pokręci. Jaki będzie tego efekt? Ciebie pokręci. Wszystko jest odbierane dosłownie, poza tym wytwarzasz pewne wzorce energetyczne. Te wzorce energetyczne działają głównie na ciebie. Tylko to, co dobre miejcie na myśli i wszystkim dobrze życzcie. I to się sprawdza. To się sprawdza w twoim życiu, to wszystko wraca do ciebie. To samo opłaca się pomagać. Bezinteresowna pomoc innej osobie, innej istocie, człowiekowi, zwierzęciu zawsze wraca do ciebie. I to wraca do ciebie w sposób zwielokrotniony, pomaga ci to twoje życie naprawiać, czynić je szczęśliwszym. To ty jesteś Axis Mundi. Ty jesteś osią świata, a przynajmniej swojego świata. Jeżeli oś będzie zwichrowana, cały twój świat będzie zwichrowany. Pracuj nad sobą. Pracuj nad tym, o czym myślisz. Pracuj nad tym, co czujesz. Ustal wyraźne cele. Bądź konsekwentna, konsekwentny w działaniu. Wszystkim życz dobrze. Pomagaj komu się da dookoła. Zobaczysz, także oczywiście uprzedzam, to nie będzie 5 minut, to nie będzie jeden dzień, ale po pewnym czasie zobaczysz, że wszystko wokół ciebie zacznie się zmieniać, twoje życie zacznie się zmieniać, będzie pełne szczęśliwych przypadków, będzie pełne bezinteresownej pomocy, którą uzyskasz z zewnątrz, będzie pełne radości, szczęścia, a nawet dobrobytu. Dziel się tym dobrobytem również z innymi osobami. Dziel się tym dobrobytem, dziel się swoim szczęściem z innymi istotami. To sprawi, że to jeszcze mocniej wzrośnie. Twoje życie może być naprawdę fantastyczne. Twoje życie może być cudowne. Twoje życie może być pełne dobrych, szczęśliwych zdarzeń. Może być też odwrotnie. Ale to wszystko zależy od ciebie. Rozważ to i popraw swoje życie.
Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów, gdzie znajdziesz wiele przemyśleń, a również prostych, zwyczajnych porad na codzienne sytuacje. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.